Dobry wieczór wszystkim. Witam bardzo serdecznie na piątkowym live'ie. Zaczynamy weekend World of Tanks na PlayStation. Ja jestem niesamowicie umęczony po pracy. O tyle, co się waży, wodę naciągałem, masakra, ręce wysiadają. Szanowni, niedawno co wróciła właśnie ze szpitala, z przychodni raczej, z synkiem. Także dopiero teraz mam czas, żeby sobie na 2-2,5 godzinki może przysiąść. Wczoraj udało się zrobić kontrakt na tą czechosłowacką niszczarkę 8 poziomu. Również nagrałem materiał na temat Dickermaxa T32A Pro. To również dzisiaj też powinien się pojawić na kanale. Czekam, aż YouTube przetworzy właśnie z tej czechosłowackiej niszczarki. Ale jeśli chodzi o tą niszczarkę, dwie bitwy poszły kiepsko, także zobaczymy, może dzisiaj na live, jak będzie, jak mnie tutaj szybko zniszczą, to może właśnie i tą niszczarką, i te 32 proto, a proto uda się wyjechać. I zaczynam robić dzisiaj linię, gdzie jestem na ósemce, linia oczywiście na nową dychę, nową niszczarkę. Dla mnie nową, 10 poziomu, chociaż jest to od dawna bardzo w grze, ale dla mnie nową, czyli dyszka, niszczyciel czołgów nacji francuskiej Foch 155, około 50 tysięcy chyba brakuje mi do dziewiątki, także zdjęcie gwiazdki i wzmocnienie, także to pójdzie szybko, zobaczymy, czy uda mi się również zrobić wszystkie moduły, bo nie wiem, czy damy radę do działu dojść, zobaczymy, jak to ogólnie dzisiaj pójdzie. Witam Kuba serdecznie. Jak to ogólnie dzisiaj pójdzie. I jestem już od dzisiaj na nowym internecie z 600 na 900 mega 5G, także internet śmiga, wszystko pięknie chodzi. Mam nadzieję, że również tutaj live będzie się również, chociaż w jeszcze troszeczkę lepszej jakości, i wszystko płynie się, ładuje szybko, także jestem jak na razie zadowolony. I bardzo proszę, zostawiamy łapeczki do góry oczywiście. Szybko, także jestem jak na razie. Spróbujemy również otworzyć dzisiaj skrzynię. 5 bitew trzeba rozegrać, 3 wygrać. Dwie bitewki przejechałem i dzisiaj niedawno co jedną, także 3 w sumie, także szału nie ma jak na razie. Człowiek do bota powinien siadać wypoczęty, a nie umęczony i można powiedzieć śpiący. Tak się ja na razie czuję niestety i potwornie zmęczony. Rąk nie czuję. 4 bitwy na proto, a gdzie jest? A jest 3. 2 na odcinku i 1, no ale widać po średnich uszkodzeniach. Na razie tak poszło bardzo kiepsko. Witam serdecznie. Kuba. Ogólnie sobie zaraz zaznaczymy. Może być ta niszczarka. Tutaj tak, jeszcze francuska. Ósemka. I dorzucimy tutaj ciężara. O, już lepiej. Muszę pousuwać, bo to będzie troszkę im przeszkadzać. Na razie. O, w ten sposób. Zobaczmy, ile mi brakuje. Niecałe 50 tysięcy, albo nawet jeszcze mniej. Do dziewiątki. 43 507. Ok. Razy 4, a potem przejdę po zdjęciu gwiazdki na razy 3. Moduły na dziewiątce będę robił na razy 3. Po zrobieniu wszystkich modułów przejdę na razy 5, razy 4 i potem już do końca na razy 3. Taki jest plan. A tutaj widzę, że jeszcze XP75, 1,5, 1,25, a to na razie niech sobie będzie. Dzień
1300. Ile mówiłem, brakowało? 43 507, tak? Expa. Tak. Proto omówiony, tenisiarka czechosłowacka z kontraktu, co wczoraj zrobiłem również, Dickermax również, Dickermax i T32A Proto już na kanale są, to jeszcze czekam, aż YouTube przetworzę i będzie materiał na temat tenisiarki. Bitewki słabe, ale pojazd omówiłem, także może na live tutaj uda się nim zrobić coś więcej. Ogólnie tutaj dwa minusy tenisiarki to jest przede wszystkim alfa, bo 250 na strzał. Penetracja jest na najwyższym poziomie, bo to z czołgów średnich mniej więcej 10 poziomu taka penetracja. Ale alfa kiepska, jeśli chodzi o pociski podstawowe i prędkość pocisku, nie? I prędkość pocisku 897, przeciwpancerny hit 795 i burzak 900. Z burzaczków fajnie, bo i strzał ponad 300, jeden strzał był 405 w lajta, ale ogólnie no kiepsko, kiepsko. Ostatnia to bitwa bez odcinka, jeden strzał w lajta za 405. O, jest. Pierwsza bitwa to na odcinku i druga, no także szału nie było. Dobra. To lecimy. Tutaj żona mi już nie usabrowała, widzę, bo była w sklepie, kupiła, także spoko, ale najpierw sobie elektrolity dokończę. I robię linię do Fosza 155. 43 507 jeszcze tutaj ekspo zostało, także to szybciutko pójdzie. Sezon się kończy za 3 dni. I nazbierałem punktów 65. O, a coś się wymieni. Tutaj 10 dni jeszcze, także i sezon 3. Premkę mam na dzień, także tutaj golda mi starczy, żeby wykupić na tydzień. I myślę, że spokojnie tutaj powinno mi wystarczyć, żeby tą dychę zrobić. Oczywiście już golda mi zostanie tylko 37 sztuk, ale no. To zrobić już na przepustkę na sezon nie będę miał. Zresztą zobaczę, jakie pojazdy, bo teraz i wydatki jeszcze nie wiadomo, także kusi mi bardzo jeszcze ten duch pustyni, wiatr pustyni. Bardzo, także zobaczymy. Wind of Arrakis, tak? Co to jest Arrakis właśnie? Wind to wiatr, tak? Arrakis? To nie, bo desert to jest pustynia. Zaraz zobaczę, czy może to słownik przetłumaczy to słowo. Z ciekawości. No nie. Nie ma tłumaczenia. Czyli wiatr, jakiś tam wiatr, no duch pustyni można chyba powiedzieć, tego może przechrzcić czy coś. Jedna łapka jest zostawiona. Pewnie przez Kubę. Teraz jest 0. Nie wiedzieć czemu. Ok. Pewnie przez Kubę. Jak on wygląda? Nie to. Jak to jest 9? 9 łapek to niemożliwe. Mi pokazywało jedną. Wyszedłem i wszedłem jest 0. Chodzi o łapki. Teraz jest jedna. A wejdę i wyjdę, jest 0, także nie wiem, może coś z moim telefonem jest nie tak. pokaż mi tu wygląd tego, o właśnie, inspirowany filmem Duna, bo to było wyzwanie społecznościowe, 3 etapy, Huntsman jako nagroda, również 3 te skrzyni, Celebration, dowódcy z Duny 2D i tak dalej. Penetracja na pocisku premium spoko, uszkodzenie jak na czołg średni mega, także tylko hydrauliczne zawieszenie tutaj, ale na razie nogą nie mam, to nie zaprzątam sobie głowy, nie ma tutaj daty, ale on jest do wtorku chyba, do aktualizacji, bo w wtorek również się pojawia nowy sezon. Witam serdecznie, Gamer.
Także cóż, zaczynamy, zobaczymy. Ciąg dalszy łowienia boleni to powodzonka, powodzonka życzę. 43 507, także tutaj zdejmę gwiazdkę, to już razy 3. I wszystkie moduły też chyba na razy 3. Dopiero już jak będzie czołg wymaksowany, to wtedy dopiero razy 5, to co mam kilkanaście sztuk, razy 4 i razy 3. Tu w sumie mi poszło 30 chyba, 60 kilka sztuk razy 3 na kontrakt na tą niszczarkę czechosłowacką, 60 parę sztuk. Elektruj typem. Dobrze, będę wyłączał w takim razie mikrofon. Dziewiątki. Nie lubię tej mapy. Jeszcze w starej wersji jako tako, ale... Jak mi szybko zniszczą, to wtedy właśnie niszczarka z kontraktu. T32 Proto. A jeśli będzie końcówka bitwy, czy będę przeżywał, no to cały czas tą niszczarką, żeby tutaj jak najwięcej expa wbić. Dzisiaj dziewiątka musi być, że tak powiem. A, no to okej, spoko. Nie ma arty. Wyjadę tak trochę za bogato. Niech sobie przyjmuje. Ja nie będę, żeby mnie light wyświecił, jechał tam. Tak się boję, bo na pierwszej linii jadę. Chociaż to jest spotkaniówka, to... Inaczej trochę się drużyna rozjeżdża. O! No i tak, on mnie szybciej zobaczył, nie? To jest ciekawa sprawa. Strzelił. No i nie mogę, nie? Nawet, kurde. Ajajaj. Dzięki. Muszę się... Wycofać na razie stąd. O, ale tam czerwono jest. Uhu. I właśnie te francuskie bardziej mi jak te włoskie podchodzą, to też już przez kilka dni mówiłem. Tam między pociskami jest takie za długo wolne, pancerz jest ten, ale... Tylko najgorzej, że je tu dostanę spota. Tak średnio mi się widzi, żeby tutaj wjeżdżać. Tu mam dwa czołgi. Postaram się pomóc. KW-4. Będzie ciężko bez APC-ów, ale... Nice. Przeładunek. Przegrywamy, nie? Na wocie jest crossplay. Jest. PlayStation i Xbox.
A nie. To w SnowRunnerze tak, a na Wolcie to tylko PlayStation z Xboxem, wiesz? Jeśli chodzi o SnowRunnera. Muszę się jak najszybciej zawijać. A Tortoise'a nie przebiłem zwykłym pociskiem. Ciekawe, w bok. Dobra, PCR-ki 5-9, to będzie to ciężko ogarnąć. Tortoise se przejedzie. Ja coś w garażu odpowiem. Oho, 3-9. Super. Oj. Warciarz, nie? Lights prawie zaraz wyjedzie i będzie po zawodach. Odbiłem. Au. Nice. Ups. Szkoda. Uwaga panowie, ja ładuję jeszcze. Skręcia pomogę, ale ja jeszcze ładuję. A niech przyjmują bazę, to i tak nie do wyciągnięcia jest raczej. Tutaj niedobitek. Za wszelką cenę chcę się wychylić, nie? Okej. A jak i ryby u ciebie się najlepiej ogląda? A, dzięki Gamer, dzięki. Siedem i pół tysiąca za porażkę, to proszę bardzo. Ja tu swoje zrobiłem, jakby nie było. No mówię, francuskie mi leży zdecydowanie. Swoje zrobiłem. Nie wiem, czy wychodzić z garażu i sprawdzić, czy wzmocnienie włączone, ale powinno. No, samo się nie powinno wyłączyć, jak puścimy tu bez wychodzenia do garażu raczej. 7000 expo ponad za porażkę, także spoko. Za porażkę. Topeczka. Kilka ósemek na wyniszczenie. Bardzo mnie to cieszy. Chyba na rzekę pojadę. Jedna arta, jeden light. Pluton jest super Hellcatem. Suczki są Gisor, Indian, Fatherland. Przeżyłem. Także dzięki temu, że przez ostatnie kilka dni też gwiazdkę ściągałem z Fosza, to tego expa też zostało już niewiele do wbicia tak naprawdę. Tylko żeby nikt za mną, kurczę, koło mnie się nie ustawił, bo będzie lipa, nie? Już tam, już strzelają. Tylko wolałbym, żeby tutaj
Nikt spota nie dostał. O właśnie. Strzelają już. Niszczarki. Nie wypaczę przez krzaki. Cholera, najgorzej. Oho. Aha, to P25 chyba. Tak się zastanawiam, czy zaraz stąd nie uciekać. Ktoś tak czuje, że chyba tak. Środek tu podjeżdża i zaraz tu line podjedzie i ja dostanę spota. Ewakuacja. Przestawię się na środek. O nie wiem, zwykle będzie ciężko przebić Faderlanda, chyba że wyjedzie, bo wie, że mu nie ruszę. Niestety. Chyba że skręci wieżę, to to wtedy i owszem. Na razie to tak nic mu nie zrobię. Nie. Nawet nie ma co strzelać. No asystki ja przytulę, jak najbardziej. Jak najbardziej. O. I tyle. Gisor. Oho, to ekipa będzie wyjeżdżać, widzę. Dobra, ja się przeładuję. Teraz nie uszkodzę, zrobiłem. Na razie to mi expa wpadnie za wygraną. A ładuje się jeszcze, kurnia, no i przejedzie sobie taki zisorek, nie? Przejedzie. Uważajcie na to miejsce. Dobra, na strzał. Ale lewa flanka zaraz się wysypie, kilka pojazdów. Zobaczę, może uda mi się tutaj na zamku, ale raczej chyba nie. KW-3. Nie będę go widział niestety, a jak podjadę, to dostanę spota. No. Nice. Dobra. Ale będę gotowy na następnych. W takim układzie. Aj, się schował, nie? Szkoda. Jeden pocisk przed. Dobra, ładuję. M4. 2000 uszkodzeń. Tutaj jeszcze, co tu jeszcze mamy? Aha, suczki. A, to papierowe. Wyjechałbym chyba na niego, tak mi się wydaje, bo to jedna na środku, ma na dwa strzały, ja mogę przyjąć jeden od niego. KW-3, mi na dwie peski jak wejdzie. Dobra, drugi Tedek, tam Arty nie ma, wszystko jasne. Został sam. Jestem pełny, także bez żadnego problemu. A, czekajcie, trzeba bitwy liczyć. To była druga i wygrana, teraz będzie trzecia. Zapomniałem.
8300. Ile jeszcze zostało expa? 27600. Dobra, no to teraz wolałbym to zostawić albo chociażby na robienie działa może na przykład. To na pewno. A tutaj już i pozostałe moduły na dziewiątce na razy 3. Bo ma działo na pewno dużo ekspa trzeba będzie bić. Topka. Niszczarka, przepraszam, arta zagrożenie i light. Ale tak je. Kłyśmy, żeby to podjechać na tę górkę, ale nie mam zbytnio opuszczenie działa. Żeby tam pojechać i sobie stanąć. Naprawdę? Od KW3 się odbiłem? Serio? Tak trochę słabo. Kurdarta. Demolisher jedzie tutaj. Dobra, tam są nasi. O! Kto mnie... KW3. Dobra, zaraz będą wjeżdżać na... Ja chyba się przestawię. Tak. Tamta flanka może nam zaraz paść. Oj, też mamy 4 czołgi. No dobra.
Co pootwierać? No zrobiłem co mogłem, nie? To przecież będę raczej na pierwszym miejscu, kurnia no. O, promocyjny żuber. Ciekawe. Rob żubry dalej. Dwa 900 za porażkę. Ale nie wiem szczerze, żeby nie przyspieszyć, może modułę sobie chyba z wolnego jednak ten. Żeby tutaj to, żeby chociaż może kilka dni to ogarnął, chyba tak, tak mi się wydaje. Tu za porażkę 2900, słabo. Z razy 3 już jest, razy 4, kilkanaście sztuk, razy 5, także... I wtedy zacząć razy 5, razy 4. Pytanie, czy mi starczy wolnego doświadczenia? Chyba styknie. Chyba styknie. Miałem zostawić, ale... Chyba styknie. I wtedy może premka na 3 dni by stykła. Przepraszam. Jak myślicie? Bardzo proszę, zostawiamy łapeczki do góry. Bo chyba tylko jedna, z tego co widzę. Powinniście widzowie docenić, umęczony po pracy, naprawdę. Znowu topka. A to nie jest zwykła fizyczna praca u mnie, jak wiecie. Także nazbieram tutaj expa razy 3 normalnie do końca i potem zobaczymy, ale z wolnego raczej to co będę mógł to chyba może wtedy i na działo starczy, zobaczymy. Bo tak w ten sposób przyspieszę co najmniej kurczę 2-3 streamy do przodu. Wiadomo, porażki razy i razy czy do tamtego expo dużo nie wpada. Przebiliśmy go. Tyle to wiem, złotko. Tylko, że on tu wjeżdża. To mi się nie podoba. Ja ładuję. Dawać tego Angel Panthera. Tą poartę nasza jedzie. Hej, hej, hej. Drużyna przecież nie zareaguje oczywiście, nie? Kurde no, franca jedna, porę wracam, ale o, nice, ledwo przeżyła na, no, ej, skurkowańcu, ale bez przesady, kto mnie wyświecił, ale fuks. Chyba, że ten light mnie jeszcze jak zszedł, wyspotował, bo 5 sekund chyba jeszcze, tak powiem, dowódca jest aktywny.
Dobra, na pewno górka padnie, to w 100%. D-Max jest. O, jak przyjemnie. Dicker Max. Dawać tego lajta, panowie. No. Jeszcze raz. Nice. No. Wycofaj się, gościu, wycofaj się, przecież zejdziesz, to tam przecież już zaraz rush pójdzie właśnie od tej góry, nie? Od tej góry na zerówce pójdzie rush. Za dużo czołgów tam jest. Za mało obrońców tutaj, pozycji. Dobrze. Dasz radę, ja niestety... Nice, dobrze. Dobra. Pełna koncentracja, bo zjeżdżają. Jeszcze, o. Aha, to jest premiowy ferdek. Dobra, on na razie nie ten. Sanitarki stoją. Charioter i Susto. No, się wyleją zaraz. Zaraz się wyleją. Już jedzie. Ale nice. Wysadzenie trupa. Dobra, ja ładuję. 7-7. To jeszcze nie koniec, bo tam jeszcze z zonami ze 2, 3 czołgi. No niestety, jeszcze się ładuję. Co najmniej jeszcze z 2. Tam chyba w sumie 4 ich było, ale... Górka chyba się cofnęła prawdopodobnie. Bym pomógł, tylko że on niestety tak go nie ruszę. Nic nawet nie wystawił, nie? O, dobrze, jeszcze raz i gościa nie ma. Nice. Chociaż się boję tutaj tej strony jeszcze zostawiać, bo... Chyba, że się wycofali. Też jest taka opcja. Podjedziemy bliżej. Dobra, tygrys jedzie. Ja go wyświetlę zaraz. Dwójeczka. Zwróćcie uwagę na to miejsce. Ups. Charioter. Dobra, spoko. Wiem, gdzie jest. Arty nie ma, ja ładuję jeszcze. O, na strzała jest. Bardzo mnie to cieszy. Pięknie. Czyli wygrana. Jeszcze jedna bitwa. W 6600 expa wygrano, no. Także chyba tak, bo jednak z razy 3 to przejdzie. Oj.
Bardzo długo również. Potem trzeba pewnie ze 200 tysięcy ponad przy zrobieniu wszystkich modułów na dziewiątce. Topka powinna być. Jest pustynny duch, czyli Wheat of Arrakis. Dwie buraski w Plutonie. Będzie ciężko, będzie ciężko. No, myślę, że nie wiem, na razie zabuduję szybsze pociski. Zobaczymy, jak to się potoczy. Spaza jest spotkaniowa tu. Dobra, na lewo jadę. Także nazbieramy właśnie tutaj na odblokowanie dziewiątki i wykorzystam całe moje wolne doświadczenie, żeby i wtedy i od razu potem z razy 5, razy 4, wszystkie to co mam i to wtedy pójdzie. Szkoda, no ale coś za coś. Wtedy gold nie będę musiał wykupywać premium na tydzień. Całe moje złoto, które mam korzystać. A zobaczymy, czy. No właśnie, jest niszczarka po lewej stronie i tak teraz nie mam co się pchać. Górka przez buraski zajęta chyba, na pewno. Co to za pedek? Pan ten Jager. Dobry pedek. Szkoda, że go nie mam. Jeszcze raz ktoś podjedzie tutaj, tak? Może? Tygrys jedynka. No nie za bardzo. Nice. Dobrze, APC-y wybrałem. Ciężary kampią. Tygrysowi się nie dziwię, ale IS-3 na topce. Massacration. Ciężary po lewej stronie z medem. Środek, żeby kurczę nasi ogarnęli, to będzie dobrze. I trzeba zaczekać chyba, a tu? CS-ik, dobra. Szkoda, że trupa. Magazyn. Nice. Ja ładuję. O, stoi na liciu, no. Może asysty wpadną, czy coś? Wiadomo, że się schowa, ale to nic. Niszczarka. Skorpion. Tu coś jeszcze uda. Mogę się zdecydować. Jack Pantera jedynka. Nice. Mam nadzieję, że to uda się wygrać. IS-3. Wyjść za tego kamienia w końcu. Nie wierzę. Przyspawane gościu. Skorpion może być na biciu. Niestety nie, kurde. By przejechał tam na lewo. Cześć mały, witam. Tylko że tam i stoi i. Nie? Dobrze, dobrze. Zaraz jeszcze jedzie. Nasi są, także on za kamieniem siedzi, nie? Ogólnie. No. Na fullu, na topce, kurnie, kampi jak rasowy Tedek. Jak rasowy snajper. Grubo. Nie mam pytań. Dajcie go, panowie, dojedźcie. To jest klucz, żeby tą miejscówkę zająć teraz. Myślę, że tak. Dawać, panowie, dawać.
Niech strzeli, to ja wyjadę. Ja mogę przyjąć jedną bułę. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Nice, very nice. No nie wierzę, 6-6. Aha. Tam na końcu jest kurnie snajper. Jakiś tetek stoi chyba. Ja może wrócę się chyba zbijać kapa. No. Ja naginam z powrotem. No nie ma twardych pojazdów. Dobra, ładuję tylko pociski. Co na kapie jest u nas? Dobre pytanie. Aha, Isu. Dobra. Gościa nie ma, drużyna widzę, że ogarnia. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Nie, to nie był Isu na kapie. Nie, nie, przed kapem był. To nie był Isu. Pytanie, co kapuje? Ja nawet się poświęcę, aby kapa zbić, ale mam nadzieję, że to nasi Sherlock jedzie dobrze, dobrze. Co tutaj kapuje? Szybciej go... On gdzieś skitrany jest, gdzieś za tutaj tym budynkiem, no. I co? Cesik, i co, kolego? Do domu. Burzaczki? Nie. Dobra, trzeba kamperów powyciągać. Tylko nie kapujcie, panowie, nie kapujemy. Mnie wierzę. Szkoda. Właśnie. No. O, super. Thompson Jagger? Oj, tam dwa TDK-i stały, kurczę. HMH chyba Isu i Thompson Jagger, tak? No to już skapujcie, no. Macie zgodę. Oby tylko udało się bitwę wygrać, bo chciałbym skrzynkę otworzyć. Kurde, nie skapują tego nasi. O, duch pustyni. Pustynny duch. No raczej ciężko będzie. To patery by musieli zatrzymać. No dobrze. Co on kombinuje tutaj? Się zastanawiam, nie? Co on tutaj kombinuje? Okej, mamy to. Mamy to! Pięknie. Udało się. Przejść to expa. Top 3. W takim razie idziemy otwierać, a może o, otworzymy tutaj na pojeździe premium, bo 5 bitew, 3 wygrane, 3 w top 3 chyba nawet były, także to była szeregowca, za długo dystansowca mi wypadła, jest. No kurde, kolejna próba i niestety, kurde, szkoda, nie? Szkoda.
kolejna próba i nic. Wyślę do dowódcy, ja skoczę do toaletki za chwilkę. Tuko. OK. 2750 wolnego i 150 sztuk złota. Darmowa. Codzienna. Raz dziennie. O. OK. Także ja za chwilę jestem. Okej, okay, jestem. Zobaczymy, zobaczę, ile tutaj jeszcze mi brakuje doświadczenia do dziewiątki. Teraz chyba ile wpadło expo? Ponad 6000. Pięć 600. 600 pokazuje. Aha. Czyli coś odjęło. Ile tu expo jeszcze brakuje do tej dziewiąteczki? Już naprawdę pewnie niedużo. 11 870. Dwie wygrane bitwy? Maybe. Niecałe 12 tysięcy, dobra. O Jezu, jaka mapa. Nienawidzę na tej mapie jeszcze takim tedekiem. Dwie borazki. Największe zagrożenie. Bez arty. Trzy dziewiątki. Także niecałe 12 tysięcy. To takie jeszcze jakby wyszły dwie podobne bitwy do tej poprzedniej, to prawie jest. Gościu, no. Dobrze, dywan jedzie na zerówkę. Bardzo mi to cieszy.
Kurde, aj, nie byłem przy... Aj, tu tak łatwo za mocno się przewrócić. Kto tam jedzie, kierowiec? No, nie róbmy sobie... Aha, dobra, laj tutaj jedzie. Kurde. Okej. Cholera jasna, a tylko naprawiłem gąskę, nie? Jasny ciul! 40 sek... O Jezu! Ale ładuję teraz. Ja pierdzielę. Cholera jasna, no. Na razie chyba nic nie polecili. No musimy to przeczekać teraz. Kierowiec. Następnego znaka PCR-y będę ładował. Jak ma więcej, żeby robić? Siedem sekund. Dobra, załadowany jestem tylko. Kierowiec jest za tym, tak? To tylko czekać jak się... O, okej. Naprawiliśmy magazyn amunicji. Odnawiane zestawy. Bajka. No kurde! Nie! Tu sam nie jestem. Póki lajty tutaj krążą, to na razie mam nadzieję, że będę w miarę bezpieczny. Dobra, mamy trzech tam jeszcze. I szalioter jest, kierowiec i jeszcze jedna niszczarka tam była, widziałem. Borsuk na magazynku, okej. Okay. Ajajajajajaj, jeszcze nie. Gisor. Kierowiec, aj. Mam nadzieję, że lajty tutaj wytrzymają. Ja się boję podjechać, kurczę, opuszczone działo też nie mam, żeby chociaż opuszczone działo było, to T4-4. Dobry cel. Dobry cel. Lajt robi sobie co chce, cholera. Ajajajajaj, niedobrze jest. Nie wyjedzie, nie będzie stał tam za tym. 4-4, kurde, też jakiś pełny. W każdej chwili mogę wjechać, ale nie chcę na razie się przeładowywać. Nie mam pytań. Dobra, ładuję APCR. Nie ma pytań. Nie ruszył się nawet do momentu po oddaniu strzału, tak? A pocisk na dwieżo, do niego wieżo przeleciał. Ooooo! Spota dostanę. Cholera. Od szariotera. Od razu jak tu się na mnie spojrzy, to będę miał spota. Chyba, że nie spojrzy. No weź jeszcze raz tak wyjedź. Jeszcze raz. A PCR i przeciwposterny przejdzie przez murek. Weź jeszcze raz wyjedź. Asysta. Dokładnie tak. Uważajcie na to miejsce. Jedź! Ja bym sobie ogólnie się zawinął, tylko
Nie zdążę uciec niestety. Nie zdążę uciec, nie? Bo tutaj już mnie kierowiec będzie świecił. Z chęcią bym uciekł, ale nie dam rady, bo zostanę zdjęty. Kierowca nie ma. No, kam, ale to naprawdę. Przecież strzeliłem w to samo miejsce i widzieliście to, żeby nie RNG magazynkowego Borsuka by nie było, ja bym żył dalej. I bym żył dalej, nie? Nie wierzę. Dobra, 6-5, lecimy na tą niszczarkę czechosłowacką. Nie wierzę, nie? Ja bym żył dalej. Przecież to goście nie powinno być. Pocisk cholera wie, gdzie poleciał tak naprawdę. Ja pierdzielę, no ale pech, naprawdę. Ja bym go, bez żadnego problemu bym go sprzątnął. Ja strzelam, Pan Bóg kulę nosi, można by było powiedzieć. RNG przeklęte, no. Nie powinno go być. On był na dwa strzały dla mnie. Cholera, no. Jeszcze na PCR-ach byłem na szybkich pociskach. Ja bym go sprzątnął. Topka, malinówka. Puszczanie działa nie mam, także górka odpada, bo pancerza również nie mamy. Żeby miał puszczanie działa, to może, ale to odpada. Więc środę chyba spróbujemy coś. Na początek burzaczki, zobaczymy. Jednak jest sporo lightów, jest sporo papierowych niszczarek, artyleria. Lighty. Burzaki mają tutaj najszybszą prędkość pocisku, bo 900, aż oszamiająca wartość. Tu alfa na właśnie na pocisku przeciwpancernym, na hicie i prędkość pocisków. Dwa największe mankamenty tej niszczarki. Alfa i prędkość pocisku, nie? Już te opuszczone działa bym przebolał. Zostanę spoto zaraz. No. Obrotowa wieża, także to jest na pewno plus. Aj, muszę się ruszyć, nie? Light sobie robi co chce, widzę. Tu niszczarki kampią. Kraiser sobie wjeżdża jak do siebie. Tutaj za górki też. Oj, 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 wszędzie pełno towarzystwo się nie ruszy, widzę. Ale wolne te pociski, bardzo wolne. Aj no. Ze środka prawdopodobnie, no a tak się kitrali cały czas za tą górką, nie? Wolne pociski, nawet ten widać hit też, czy przeciwpancerny, bardzo wolno w tego patona nawet leciał. Bardzo wolno. Wygrana.
5008, okej. Okej. Nie jest łatwa maszyna. Topka, spoko. Czyli nam brakuje 6000 expa ponad, tak? Jakby taka w miarę witewka wyszła wygrana, no to mogłoby wystarczyć. Normalnie bym się ustawił tutaj, ale jest topka, nie ma artylerii, to chcę od razu podjechać tutaj na górę. Ajajajajajajaj, naprawdę. Jaki farciarz przy tym drugim pocisku A25. Myślałem, że to wejdzie. A to niestety... Aj, nie weszło, się cofnął. Nie, ładuję teraz, nie. DR09PL. Witam, chyba miało być. Siema, tak? Dobry wieczór. Dobra, to jest 488, tu podjadę. Dla mnie ten med jest na dwa strzały. Dwie pechy. A, spoko, spoko, spoko. Kurde. Maga, wysadzenie, pięknie, nie naprawił się gościu. Dobra, tutaj jest T-3488 na dole po lewej. O cholera, no tak, tak, a moje wsparcie to gdzie? Ładnie to tak ładować? Kurnia. Spróbuj od prądu ze mną, kolego. Jadę po ciebie.
Tylko na tyle cię stać? Dobra, ma pomoc, widzę. No nie. No jaki typ. No chodź, chodź. Pytanie, czy zerówką nie cisną? Może trzeba będzie wracać zaraz, bym powiedział, bo tu tak tylko samemu jechać, to mi tak się nie uśmiecha. O! Tak mi wygodniej po prostu, wiesz? Nie lubię, bo obracam kamerą i nie chcę, żeby mi się obracał kadłub, jak obracam kamerą, bo jak sprawdzę, co się dzieje dookoła mnie, wygodniej mi jest po prostu, wiesz? A tak jak się obracam sobie, patrzę, co się dzieje właśnie, to mi się nie obraca kadłub. O cholera, skorpion jest. Ujo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 j
Martwi mnie nasza baza trochę. Uwaga na ten sektor. Jak ktoś będzie bardzo szybko wracać. Mam mobilność. No, chyba bym już może wracał na bazę. Zdecydowanie. Tam jest na pewno Skorpion i Slajd. Dobra. Odwrót. Nie kapuj bazy, typie. Po cholerę to robisz, ej. Ma pytanie. Nie, ale nie tej bazy. Naszej. Gościu. No właśnie. O nowych lightach. Wiesz co, ja na zimnej wojnie to praktycznie bardzo rzadko wchodzę, także ja tam nie śledzę tego na bieżąco, wiesz? Z czołgów drzewkowych to mam tylko TVP, bo go na II wojnie światowej nie mam, a tak tylko same premki z sezonów, które kiedyś sprzedałem, potem je odkupiłem. A tak innego czołgu drzewkowego nie robiłem, nie? Oprócz właśnie TVP-k. Jeśli chodzi o wojnę, no, powinien zdążyć dojechać, chyba, mam nadzieję. Dobra, niszczarka wraca, to dobrze. Co tam pytanie jest tam? Aha, czyli jeden czołg tylko tam siedzi, trzy są tam, dobra, okej. Light, tak? Chyba. Nie, niszczarka jakaś na kapie jest. Niszczarka na kapie. Dokładnie. Niszczarka na kapie naszym. Czułem, że właśnie tak będzie. Pytanie co to? Dobra, załadowany jestem, także zdążę dojechać. A zbili chyba nawet. Na te 15. Może być ciężko go przebić. Nie jak ustawiony jest, gościu. Very nice. Tygrys i Yazi bez malowania chyba, tak? O, sam Tygrys. Dobra, jedziemy. Teraz Light jechał na kapa, nie wierzę. Jak niszczarka zjechała, Light wjechał. No i okej. Ile expa wpadło? Drugie miejsce. 5700, chyba jeszcze delikatnie przybrakło. No, wysadzenie było delikatnie przybrakło, nie?
Zaraz zobaczymy dokładnie ile. Ale to nie wiem, około 2000 może, może 3. 632 expa. 632 expa. 632 doświadczenia. Okej. W takim układzie wyłączamy razy 3. I jedziemy. Mam nadzieję ostatnią bitwę ósemką. Także, bo tutaj to przejdzie pewnie z tydzień także, albo może półtora, także tutaj od razu całe wolne wykorzystam, trudno tutaj na tydzień mówił, żeby w razie czego zostawić, może pojazd czy coś, ale mam nadzieję, że to starczy na full, czyli wszystkie moduły z działem i że coś jeszcze zostanie, żeby tego expa dorzucić, nie? A resztę będziemy wbijać, bo to na pewno zabraknie, bo nas samo dycha, tam chyba ponad 200 tysięcy grubo będzie. Plus moduły, czyli pewnie ze 300 tysięcy, może ponad. Gdybym zrobił może jeszcze z jakieś jedno, może dwa przebicia więcej, to może by było, nie? Nie ma arty, ale są dychy. Aj! No, szkoda. A teraz? Szkurnie, no. Jednak warto wykorzystać właśnie te kilka dni do końca sezonu, bo jest dodatkowe 1,25 expa, także za każdą bitwę. 1,25. Tak trochę mi się to nie uśmiecha, bo jestem sam. Na tę górkę jeszcze ewentualnie mógłbym wjechać, jeśli dam radę i tyle. Bo nasi większości pojazdów pojechali na lewą flankę i tutaj ja sam z ciężkim dalej nie jadę, nie zdziałam, nie? To musiał bardziej jeszcze, o kurde, niedobrze. O jasny gwint. Dobra, ja się wycofuję. Nie. O kurde. Dobra, z tym kołowcem może coś tu pomogę. Oho. Fajnie, co to jedzie? Ja pierdziele. O cholera jasna. Szybciej, proszę szybciej, trochę szybciej, wie. Uciekam stąd. Daj mi siłę. Dawaj, AMX, AC48, kurde bele. Dawaj,
Kurnia, było naprawdę, kurde, gorąco, dobra. Oho, ciekawe, co za chwilę nie szarko, bo nie śledziłem, skupiłem się, żeby uciec. Oho, jedzie. Tutaj jest, okej. Daj. Kurde. Mi. Ale ty piesz, nie? Cholera. Ja ładuję. Nie to. Nie falej tutaj, bo po prostu to flanka była odpuszczona. Dobry cel, magazynek. Ups. Nie. Isu, okej. Na pechę. Light. Też na strzała. Teraz dostanę spot, jak się teraz wychylę. Osłaniać mnie proszę. Mam wsparcie także. Aj! Farciarzu! Naprawdę. Niezły fart, kurczę, ziomek miał. Dobra, na strzała ISU. To easy. Tu coś. Kurde, 257. Niepoważny chyba jesteś. Aj no! Ja nie wiem. I to przeżył jeszcze. Myślałem, że się rozbije. Jak on to pucik wyminął? Jedna pecha. Jak on to wyminął? Dawaj tę suczkę. Obiekta na magazynek nie złożę. Tu coś jest. Ja ładuję. Ładuję. 257, niebezpieczny. I tam koło niego ten kołowiec, a kołowiec to. Gdybym miał mnie gościu HP, to bym trochę bym może zjechał na niego, tak. Ale tu taki farciarz na ten kołowcu, że to. No. No. Patrzcie na to. Kołowca nie ma. Okej. Jaka niższa arkasu. A! Easy. Dobra, dajesz go. 277 jest twój. Tak jest. Jadę po suczkę, może się uda. Okej. No to mam dziewiątkę. Nie, mam dziewiątkę. MVP?
To przecie nie inaczej. Prawie 3,5. No i będzie na pewno dziewiątka odblokowana. Biegłość! Ale się złożyło kapitalnie. I w ostatniej bitwie ósemeczki EMX-a ACMLE48 biegłość wpadła, no. Ale zbieg okoliczności, przypadek. Nie sądzę. Kapitalnie. No i to mi się podoba. Pięknie. 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 Jeszcze na pusie 903. I biegłość. Proszę bardzo. Proszę bardzo. W ostatniej bitwie, nie? Na dychach. Ostatnia bitwa. Kapitalnie. Dobra, wolnego mam 197 tysięcy. Idziemy najpierw na zakupy. Kupuję dziewiątkę. Ile teraz do dychy? 339, ale to będzie zmniejszone oczywiście, jak będę robił moduły. Fosz z AMX-a AC48, 8 tier, przechodzę na dziewiątkę. Niszczarkę francuską Fosz. 3 miliony 670 tysięcy sztuk srebra. Proszę cię bardzo, kupujemy. Ale zanim kupię, zobaczę, tak jak właśnie przy odłoku, jaki był? 26,86. Ok. Ok. Takie długie działo, że się kurczę nie mieści, nie? Jeszcze sklina na grupę czołgistów polskich. Okej. Zostało coś expa? Tak. Dobra, najpierw lecimy może tak. Lecimy najpierw z to co mogę, moduły. Podgląd modułu, gdzie to było? Nie tu. Ulepszenia, tu. A on nie ma działa! Nie ma działa. 6300. Jest tylko radio. Gąsienice. I silnik. To będzie koszt 70. Około 80 tysięcy. No dobra. I silnik. I tutaj 290 tysięcy potrzebuję. To na razie musimy i tak wbijać. No bo mam za mało. Okej, okay, ale czołg wymaksowany. Silnik 850 na 1000 koni. Pięknie. Gąski 26 na 28. I radio 400 na 750. Czyli dział mamy te same, tak? Tutaj mamy działo
120 i tu jedno, to jedno działo jest, tak? 120, ale może będzie szybszy przeładunek, dobre wyposażenie, takie samo jak tu, czyli wentylacja, siatka i optyka. Wentylacja, siatka, jezdniczka i optyka, ok. Sprzęcik eksploatacyjny. Pociski. Pokaż mi parametry działa. Przy obrocie wieży. O, celność tutaj jest 1,27. Tak, mamy dokładnie tą samą penetrację. 257-325. Tę samą prędkość pocisku. Zobaczymy, czy się zmieni tutaj przeładunek. Jeszcze go od razu pomaluję. Jak tu jestem pomalowany, ale kupuję chyba tylko może na tydzień. O. A taki zimowy, letni. Zimowy, letni. Może zostawię sobie na dychę, zobaczymy. Nie ma cząstek czekolady? A są, chyba że. Nie, no dobra, wezmę. Czyli ile musimy wbić? Expo ma 148 tysięcy. Ile brakuje do dziesiątki Expa? 290, czyli muszę nabić 150 tysięcy, powiedzmy. 150 tysięcy muszę nabić, ok. Tu pocisków jest 66, a tu dwa więcej. HP też mamy więcej. Mobilność jest taka sama, 50. Maskowanie będzie chyba ciutkę lepsze, albo takie same. Zaraz zobaczymy. No mogę dać. To jest 36. Dobra, 273 kamo. Przeładunek 26,86. Taki sam czas przeładowania, spoko. Okej, czyli muszę około 150 tysięcy expa wbić i wtedy dopiero będę mógł z wolnego. Wykorzystać.
Kurczę, to dużo roboty nie było, bo tylko radio, gąsienica i silnik. Ok, tutaj mamy 1000 koni i 19,93. O, 16,81, do tyłu 16. Też 16, 19,93 współczynnik. Lepiej. I silnik mocniejszy o 150 koni. Elegancko. Opuszczenie działa 6, to tak samo chyba jak tu. Tak samo jak tu. 27,68. Dobra, wyłączyłem, to odpalamy od razu, razy i cały czas tak, razy 5, razy 4, zobaczymy ile z tego da się wykorzystać. Jeszcze tylko patrzeć mnie interesuje. 150, ok. To 80. O, już lepiej. Jeszcze przeczytajmy sobie opis tego pojazdu. AMX-50 Porsche, niszczyciel czołgów na bazie AMX-50. Prototyp wyprodukowano w 1950 roku, a w 1951 roku kilka modeli było gotowych do testów. Pojazd pozostawał w czynnej służbie do 1952 roku. A AMX AC487 również tutaj mam zostawioną. Aha, dobra. No to co? Lecimy. Wszystko jest? Jest. Pierwsza bitewka Fosza, 9 tier. Tutaj muszę ze 150 tysięcy ekspa wbić. A na sam ostatni etap na niszczarkę tą czekosłowacką było 340 tysięcy na sam ostatni etap, także 150 i reszta z wolnego. Bo tutaj przy razy 3, no to jednak kilka dni zejdzie, żeby tutaj podobnie wygląda, nie? Tylko z tyłu chyba nie ma tego włazu, jak ósemka, tak mi się wydaje. Chyba tak. koni więcej, lepszy współczynnik, także będziemy szybciej się rozpędzać. Kapitalnie, bo w ostatniej bitwie na ósemce biegłość padła, także rewelacja, nie? Przeładunek identyczny. Nie sprawdziłem tylko jeszcze pomiędzy pociskami, ile jest, muszę zobaczyć w garażu. Tortoise. Zasłaniasz, gościu, no zasłaniasz, nie? Do domu.
Ja jeszcze ładuję. Ho, ho, ho. Nie ma co zbierać. Dwa pociski więcej mam ogólnie. Na dziewiątce. Plaża. Dziesiąt TP, Tyszkiewicz ma wygar. Ups. Tak, gościu się sobie. Dobra, na niego wyjadę. Mistarka. Kurde. Aha. Ja, no i tak, lodówka i tak dalej, kurde, nie? Pięknie, kuźwa. E3 i... Nie mam pojęcia, cholera. Nie mogę nawet zobaczyć, kurde, go można. Chcę przeżyć to chociaż pierwszą bitwę. Wsadzili mi równo. A, lodówka, dobrze widziałem. Dobrze widziałem, że to lodówka. No wyjedź, kurde. Cwaniaku. Też tak umiem. I po co ci to było, kurde? Słabo, bo nic nie zrobiłem, także... Nie razy 5. Oj Boże kochane, naprawdę. Nie wjedziesz. Chwilę wystawne. No ale ja nie zdążę to jechać. O Jezu, o Jezu. Tak no. Kozaki, kurnia. Siedem sto. Dobra. Będziemy dalej. Z razy 5 do końca, razy 4 też do końca. Czyli w sumie 20 parę bitew, tak? Razy 5, razy 4. Czy dam radę 100 tysięcy z tego wyciągnąć? Szansa jest. Szansa jest. A, jest, jest, jest. Jakby się udało, kurczę, to... I dziesiątka może by było na weekend. Byłoby bomba. No i dziwne, że taki sam przełodunek. Zawsze wyższy tier ma trochę krótszy od niższego. Oho, już mnie med wyświeci, nie? Buraska, cholera jasna. Szpaku. A tam pojazdy sobie w tym momencie przejeżdżają na przepychacz, nie? Niestety nie podjadę, bo mnie buraska spotnie i
z góry pozbieram wszystko, jak leci, dokładnie tak. O, szkoda. Mamy większość pojazdów tutaj, także tutaj będę chyba się trzymał. Nie, 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 nie. O, właśnie, to mówiłem. Cholera. Tu się drzewo położyło. Oj, buraska zlewa, no. Dobre. A, tu cztery pociski są. Kurczę, nie, szczerze nie zwróciłem uwagi, cztery pociski, a na ósemce były trzy. To zmienia potę rzeczy w ogóle, nie? I ten sam przeładunek, cztery pociski mamy. Te same działo, to samo uszkodzenie, ta sama penetracja, prędkość pocisku. A mamy cztery pociski, a nie trzy. Dlatego mamy więcej pocisków, kurde, ja bym się to tak cykam trochę stać, cholera. Ale no tutaj wszyscy są, tylko dwie nisztarki przy naszej bazie stoją. Ja się cykam. Dokąd? Cztery pociski to w ogóle zmienia postać rzeczy. Dobra, ja się przeładuję. Okej! Dopiero teraz uwagę zwróciłem, mówiąc szczerze. Kurde, met na bazie. Burasek, cholera jasna. Dawać buraskę, panowie. Ja ładuję jeszcze. Straciliśmy jednego z naszych. Niedobrze, niedobrze. Dobra. Ja bym chyba stąd wziął. Buraska nie porobi prawdopodobnie. Taran. O, dobrze, taran był tam. Dobra, ja mogę tam do góry wracać. Nie, Kuba. Mamy jeden pocisk więcej w tym samym czasie, co na ósemce ładujemy. Nie podjedzie tutaj, bo tutaj jak podjedzie, niszczarki na naszego złożą, także... Te 30 chyba to chciała podjechać, ale tak nie za... Gwiazda... Kurde no. Nawet wieży nie wystawi. Okej. Kurde. A, wjeżdża? Zaryzykowałem, chciałem abra za wszelką cenę ściągnąć, nie? Nie możemy się ruszyć! Będziemy strzelać wolniej! Zniszczyli jeden z naszych czołgów!
Cholera. Jajaj. Co się miałem sprawdzić? Tylko co i zapomniałem. Co się miałem sprawdzić właśnie na tej dziewiątce? Mówiłem w czasie bitwy, tylko zapomniałem. Kurde, co? Aha. Między pociskami. No tak, między pociskami. To jest 2 i 7. Mamy 4 strzały, a na 10 będzie chyba 6. 2 i 7. A tutaj 2 i 4. 30 sekundy szybciej. Jak stabilizacja? No. Dziewiętnaście sztuk. Dwadzieścia sześć, 86. No. Maskowanie chyba. 5 metrów lepsze, tam 266, 261, okej, okay. Pancerz jest trochę lepszy. Ten sam czas przeładunku między pociskami, nie 2 i 7, a 2 i 4, i 4 pociski mamy do dyspozycji. Ekstra. A dziesiątka 2 działa, właśnie będzie te, chyba 6 pocisków. I drugie będzie trollowe, chyba 3 po 750. Także ja chyba zdecydowanie nad snajperskim. Wiadomo jak na magazynku, jeden pocisk nie wejdzie i ten... Także... Także 150 tysięcy ekspa trzeba wbić. Ja resztę za wolne. Odrobinkę pomocy bym potrzebował.
wszystkiego działa, chyba takie same są. A i kto to? Grill. Aja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 j
Kurde. Kupiłem. Od tego meta. Nie wierzę, nie? O! Witam, witam Rafcio, witam serdecznie! Ja jeszcze nic nie wiem. O kurde! Nie wiem, czy to nie gryby przypadkiem. Informacje teraz masz. No to dzięki. Udał. Szkoda, że ma BCR załadowane. O! Dzięki, Rafcio. No to bardzo mnie to cieszy, że Dębina wraca. W końcu. Bardzo lubiłem tę mapę. Się boję cisnąć. O. Zdziwiony. Skąd pocisk? Kurde. To nie WTF nie świeci. Na pewno nie. Dobra, załaduję burzaczki. To nie wódek nie świeci. To jest z góry chyba, że. Taran, naprawdę? Zaraz przeczytam, jak będę w garażu. Nie przesiebity, Rafcio. Momencik. O, burzaki wprawdzie mam, no ale dobra, zobaczymy. Kurde. Aha. No właśnie. O, zdziwiony. Oj, żebym to ja wiedział. Taran. Dobra, ładuję. Czyli tu trzeba w takim razie burzaków mieć 8 sztuk na 2 magazynki. Się boję, bo tam taran zjechał. No, strzał nie ma. No właśnie.
Pięknie! Pełny klip, zajebiście. Kurczę, dziewiątka fajna jest. Już mi się podoba. Już mi się podoba. A to dopiero początek. Taran żyje. Tu jest kocioł. Tutaj chyba tak szybko nie wyjadą. Tu gdzieś kurczę taran kurde krąży. Aha, dobra. Się taran przestawił, okej. Musimy poczekać. Jestem sam. Cztery tutaj peski robią robotę. Ten sam czas przeładunku. Jeden pocisk w magazynie, magazynku więcej. Zajebiście. Mocniejszy silnik. Lepszy współczynnik, także bomba. Dam radę go złapać? Dam. Aj, szkoda, 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 że... Kurde! Ale weszło, ale weszło. 3-6, dobra, nie tracę czasu, ładuję. Oj, 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 oj. Kuźwa, Arta jeszcze żyje, ja pierdzielę. Gdzie ta wozeta wyjedzie? Po naszą Artę pojedzie? Chyba. Ja z Artą zostałem, ocie panie. Cienko to widzę. O kurde! Taran jeszcze jest, cholera. Mausę 5. Dobra. Na strzała jesteś, co? Więc APZ-ery tu trzeba będzie załadować zdecydowanie. Ups. Taran naraz, dobra. Albo ja, albo on. Pytanie, czy ma obstawę. No ważne. Jeszcze on się ładuje, on się załaduje zaraz, nie? O cholera! Nie! Małsa 5 i Arta. By to może warto pojechać. O kurde! Ajajaj, pełna piątka, ale 6 tysięcy zrobiłem. O kurde, dobre było, dobre było.
Dobre było, kurde. Jest potencjał, jest potencjał. Idziemy jak spaza przegrano, proszę bardzo. No. Jest potencjał, zapiszę to bitewkę na kanał. 6 tysięcy uszkodzeń, 2,5 tysiąca zablokowanego, 9 tysięcy expa ponad za porażką z wzmocnieniem razy 5. Jest potencjał na tym foszu 9 poziomu. Oj, jest. W nowym sezonie na setnym levelu będzie to 8 tier japoński bramkonowa. A patrz, to chyba nie jest przypadek, bo Chińcu tak ostatnio dumał i na odcinku wiadomo, że to będą japońskie tedeki. Przypadek? Chyba nie sądzę. Co dalej piszesz? Drzewko nowe, tedeki japońskie, na pewno to możliwe w połowie sezonu. O, albo szybciej. Będą też balansy czołgów. Tylko pytanie, którym? Czyli do FV215B i do tego ciężkiego. Aha, KPZ, tak? Niemieckiego. Co dostał dolną płytę od kurczy, od betona, niestety. Prawie 1000. Tutaj tak. Jeśli chce dwa magazynki, bo rzekło to musi być 8. To musi być 8. I tutaj 4. 40 to by było. O, może w ten sposób. O, tak tutaj, bo to będą dziewiątki, dziesiątki cały czas. 257 penetracji. Na razie w ten sposób zostawimy. Jeśli nie chce, będzie w dobrym sezonie, ale co, u Chińcula? Rafcio? Ta dziewiątka ma potencjał, kurczę, już czuję chemię. Jeśli u Chińcula, to obejrzę. Zawsze oglądam. Także przejdźmy jeszcze do jednej wygranej. Szkoda, kurczę, że no tego nie udało się, kurczę. Żeby tu jeszcze, kurde, ten nos był sama. No. Dobra, tak to trzeba będzie zrobić. 21 tysięcy. Okej. Okay. Zmienione. Kurczę, 6 tysięcy damage'u zrobiłem, nie? Dzięki Rafcio, wzajemnie miłego wieczoru. Dzięki, że zajrzałeś na live'a po raz pierwszy. Pozdrawiam i życzę również miłego weekendu. Pozdrów tatę. Tak przy okazji. Kazarinę. Dyszki, nic nowego. W sumie nie wiem, jeszcze jeden magazyn chyba dorzucę tych APCR-ków. Tutaj będzie 16. To nie są ćwiczenia, nie? Wiadomo. Ale zdecydowanie bardziej jest chemia, aniżeli na włoskich tabekach. Zdecydowanie. Dzięki. Jadę na koniec. Spoko, kurczę, ten sam czas przeładunku co 8, jeden pocisk więcej w magazynku. Super, naprawdę, jeszcze do tego krótszy czas między pociskiem z 2,7 na 2,4. Bomba. Oj, będzie grubo. Jest mobilność, jest w miarę kamuflaż, dobre działo. To mi się podoba.
Gdzie tu stoi? Bo mam dychy. Halsman. O, powodzenia. Ewentualnie bym chyba się zaczaił tutaj, bo nie chcę z Halsmanem jechać. Co to za ciężar? Jedź raz, jeszcze lepiej. Tylko tak. Przerobiona eseta. Wiedziałem, żeby nie jechać. Szybko przyjechała swoją drogą ta esetka. Szybko przyjechała z respa. Bardzo szybko. Bym powiedział. Dobra, nic się nie dzieje. Ładuję. Kurde, tutaj lipa, bo... O, jest gwiazda. Nasz lisek. Jest Nemezis. Nice! Piękny klip. Się zdziwiłeś, co? Gwiazda. Hydra, zejdzie. Co ty odwalasz? Come on. Drogi, jest 20:56. To będzie chyba ostatnia bitwa prawdopodobnie. Dzisiaj premiera jest swojego filmu na Netflixie. Kto to jedzie? Tygrys. O, mega! Mega! To działo jest mega! Zajebiste! 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 Wycofaj się do człowieku, z barem chcesz się mierzyć! Naprawdę? Jakiś niepoważny jesteś, ej! Ładuję, nie zgiń, chłopie, chociaż tyle, nie zgiń. No. I te idiota, no mówiąc wprost, z barem chciał się tachać. Na dwie, jeśli wejdzie, i na dwie, jeśli wejdzie. Ja będę musiał zaraz. O, dobrze, już na jedną. Za późno chyba się zdecydowałem wziąć. Kurde, masz. Jasny gwint. Aha, on nie jest sam. Cholera, on nie jest sam. Tu będzie więcej APCR-ków na dychy. I 16 tutaj przeciwpancernych. Tam ktoś jeszcze z prawej strony próbował. Ten Nemezis nie jest sam. Żółw, no okej. Okay. Pociski. Nemezis na 2 i bara zdjąłem. Dobra. Nemezis. Kurnia no. Trzeba by od razu było nie czekać na ten, tylko pożarów to zrobił zjeżdżać, bo kurczę, wyjechał i przyzwonił za połowę. A dostał buffa do a prędkości pocisków. Tu jeszcze jest... A, ciężki jakiś tam na górce stoi. Uważajcie na to miejsce. Dewan da radę.
Chyba, że tu wyjedzie, to pomogę. No, tam ktoś jeszcze, jakiś ciężar stoi na pewno. Ja, dwulu powiedz, kurnia! Marta tutaj. Dobra, nice. Ale Flash ma kapitalny potencjał. Naprawdę, coś pięknego. Ewentualnie, no jeden tutaj magazyn burzaków zejść. To też jest rozwiązanie. Jakieś. 21 wybiła. Ile mamy z live'a? O, 2 godzinki, 24. Proszę bardzo. MVP. 10 400 expa. No i super. Coś odbiłem? Nic. Ładnie. Nie wiem, czy to dwa magazynki burzaków jest sens ładować. Zrobimy inaczej. Na razie. Tu są penetracja 65 tylko, także no dobra, 2, 3, 4, tak zostawię, czyli 4 magazynki apeków, tutaj 11 magazynków APCR-ów i 2 magazynki burzaków, o. Niech będzie. Dobra, zobaczmy ile tutaj jeszcze, chociaż to pokażę łącznie, tak? 258,5 tysiąca. Nie, to ja muszę w sumie, no tak ze 150 tysięcy wbić, ale potencjał na Flash 5. AMX 50 Flash ma niesamowity, niesamowity ma potencjał. Jeszcze bardziej aniżeli 8. 7 już nie pamiętam, jak ona tutaj się prezentowała, ale zaraz zobaczymy. Ale też była całkiem spoko, jak dobrze pamiętam. 7. Penetrację ma już właśnie. A nie, to 8, przepraszam. Tylko to 7 bez magazynku, czy z magazynkiem? Szczerze nie pamiętam. 8,6 bez magazynku. Czyli to działo zwykłe. 90, druga 90 i setka. Alfa 300, a setka na czechosłowackiej niszczarce też 100 mm, a Alfa 250, nie? I to jest różnica. 5 burzaków, aż tyle. Aż tyle? A dużo pocisku. Coś. Okej. No dobrze. Także to tyle. Dzięki wszystkim śliczne za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Flash tutaj niesamowity potencjał ma. 31 tysięcy expa wbite. 9 jest nie dość, że te 40. Przepraszam, nie 40, tylko 50 chyba, kurczę, 53 tysiące chyba było, czy 43 wbite. Zawolne wszystkie tutaj moduły, czyli tutaj było zrobione radio, gąski i silnik. Tutaj nic więcej do roboty nie ma, także.
Także to tyle, live'ik jutro może będzie, może rano zobaczymy. Nie wiem jeszcze, czy jedziemy, czy nie, wszystko zależy. Jeśli synek nie będzie miał temperatury, to jedziemy na wieś. Także to tyle. Mi premka się kończy pewnie jutro. Ile kosztuje? Na 3 dni mogę kupić w razie czego, a jakbym chciał na dzień 500-750, to tak się nie opłaca. Czy ja dam radę wbić tyle expa w 3 dni? Jeszcze bym potrzebował 120 tysięcy, czyli po 60 tysięcy expa. To jest do zrobienia. Wiecie co? Pojedziemy jeszcze może jedną. Pojedziemy jeszcze jedną sobie. Ostatnią na koniec. Czyli po 60 expa dziennie. Czyli nowa linia TD-ków japońskich. Ale tam nie znam ich parametrów i tak dalej. Tutaj no jednak maszyna ewidentnie mi leży. Aha, czyli topki, nie dychy. Dobra, nie ma problemu. Odpowiednie pociski przygotowane. Misiek plutonie z IS-em. IS-em 7. My mamy dwa ISy 7 plutonie. No dobra. Może tym razem na lewo pojechać? Nie ma artylerii. Jeśli dam radę tutaj szybko, chociaż oni mają krótszą drogę tutaj. A, no zobaczymy. Nie wiem, czy tutaj dwa magazynki burzaków nie będzie za dużo, że przypadkiem nie zejść do jednego, nie? To najgorzej, że... Oni tam szybciej będą niestety. No, mają bliżej. Zobaczymy. Ryzykuję i to bardzo mocno w tym momencie. Lodówka. Nie tylko. Badger. Tobie gościu nie ten. Cholera jasna, no. To kopanie się z koniem. Kurde. No wiadomo, kurde, wiadomo. Działa, nie jestem w stanie opuścić. Kurde.
No to linia 9-0 jest przegrana. Uciekaj, szalonej, stąd. I to już. Uciekaj stąd. Uciekaj, nie kop się z koniem, człowieku. Jest trzy borsty. Kurde, słabo to widzę. Tam ta górka jeszcze. Uważajcie na to miejsce. Ja pierdziele. Ale lipa. Dobrze, nie skręcałem. To nie do wyciągnięcia chyba, a może? Kurde, oby tylko te niszczarki poroziły we dwójkę sobie z tym tedekiem. Chociaż tyle. Oj, wycofaj się gościu tym Charlemagne'em. Wycofaj się. Nice. To pan seniagry był. No zginiesz, nie? Ja już kończę. Borsuk na magazynku. Kurnie no. Aj. Niedobrze. Szczarki butał i borsuk. I ciężki jest jakiś. Zniszczyli jednego z naszych. Uważajcie na to miejsce. Lamy.
Tam jeszcze ciężar był, ale na niego nie chce sam kurnia. Borczek się przestawił. Tak. Na niego nie chce sam wyjeżdżać. O cholera! Kurde no, ale pech. To od niego za dwie rzeczy się odbijem. Ajajajaj, przegrana niestety. No nic, chyba. Ajajajajaj, chociaż co, Badger Woodhouse. Tak naprawdę cała nadzieja w magazynkowym bursuku, bo tu Charlemagne jest na strzała. Nie wiem po co, zamiast wspomagać niszczarkę, zginie, nie, gościu? Badger. Oho, no właśnie. Nie, Badger porobi go. Nie da rady. Na otwartym polu jest, także tutaj papierowe. No właśnie. Badger zrobi swoje. No, dokładnie. Charlemagne nie da rady. Niestety nie da rady. To jakiś Polak w ogóle. Jeden HP. No. Cztery fragi. Osiem sto za porażkę. Dobra. Na minusie, bo za plecerów strzelam, ale tu też nie ma żadnego znaczenia. Jak najwięcej robię, żeby jak najwięcej expa. 39600 bite. Także ja kończę. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim śliczne za oglądanie. Dziewiątka jest AMX 50 Forge z niesamowitym naprawdę potencjałem. Bardzo proszę, kto jeszcze nie jest subskrybentem kanału, warto. Link do mojego Discorda jest w opisie. I bardzo proszę, zostawcie łapkę do góry, również napiszcie, jak tutaj wam podoba się Wasz bot. Tyle co pograłem na live, jest naprawdę mega. Dzięki, życzę wszystkim miłego wieczoru. Miłego weekendu, może się usłyszymy rano, jutro zobaczymy, jak żona, dzieci będą spać. Prawdopodobnie myślę, że na 3 dni chyba konto premium kupię, bo 60 tysięcy expa dziennie muszę zrobić, a jest to do zrobienia, jak najbardziej tak. Także z mojej strony to wszystko, dzięki śliczne za oglądanie, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, trzymajcie się i dobranoc. Cześć. Bardzo proszę, zostawcie łapkę do góry. Trzymajcie się. Dobranoc.